Jest z nami pan Kamil Stolarski, analityk PKO Investment Banking, jednocześnie najlepszy analityk sektora bankowego według zarządzających. Dzień dobry. Dzień dobry. Przede wszystkim gratuluję tego zwycięstwa w rankingu Parkietu, tym bardziej, że wygrał pan drugi raz z rzędu w sektorze bankowym, a mówi się przecież, że łatwiej jest atakować niż bronić pozycji lidera. W związku z tym mam do pana pierwsze pytanie, czy analiza sektora bankowego różni się czymś od takiej standardowej analizy sektorowej innych sektorów, czy jest to praca właśnie jak każda inna? Wydaje mi się, że banki to zupełnie inne stworzenia i analizuje się je w inny sposób. Przede wszystkim na banki patrzy się z perspektywy bilansu, a nie cash flow. No i jeśli chodzi o banki, w bankach nie ma długu na przykład na bilansie. I jedynym takim uchwytnym cash flowem w bankach jest dywidenda. I jak patrzymy na inne spółki, bierzemy inne kryteria pod uwagę. No ja też zwracam uwagę, że na giełdzie jest prawie 500 spółek, a banków jest tylko kilkanaście, więc niewiele osób zrobiło na tyle wysiłek duży, żeby zorientować się, jak te banki analizować. I no bardzo polecam wszystkim spojrzenie na banki. Dużo jest miejsca i dużo możliwości. No tak, ale banki to jednak sektor, który jest bardzo mocno reprezentowany, dużo waży w indeksach. I chciałbym też zapytać o konkurencję wśród analityków bankowych. Czy wy jesteście właśnie konkurentami przede wszystkim, czy może też kolegami? Nie, no przede wszystkim jesteśmy kolegami. Ja sobie bardzo cenię dyskusje ze starszymi, z młodszymi kolegami. I wydaje mi się, że no, my śledzimy te same newsy, analizujemy makro, zastanawiamy się, które przedsiębiorstwa mogą zbankrutować, ekscytujemy się IFRS-em 9 i naprawdę no, ciężko mi jest znaleźć drugiego partnera do dyskusji o tych właśnie tematach niż kolega analityka bankowego, więc naprawdę bardzo sobie cenię rozmowę. Już trochę pan odpowiedział na pytanie dotyczące tego, jakie elementy przy analizie sektora bankowego są szczególnie ważne. Czy to jest właśnie to makro, czy to co dzieje się w samych bankach? Wszystko tak naprawdę. Jeśli chodzi o banki, ja analizuję te banki kilka lat i co roku zmieniają się te czynniki, na które trzeba spojrzeć. Czasami to jest makro, czasami to jest stopy, czasami to jest bezrobocie. No i w tym momencie na przykład wydaje mi się, że są takie cztery rzeczy, na które trzeba patrzeć. Na pewno to są stopy, wydaje mi się, że też ustawa frankowa może namieszać. Na pewno to są M&A i no i też to, czego się spodziewamy, czyli rekomendacje co do dywidend z banków, które będą w najbliższym czasie. Ja uważam, te czynniki się zmieniają, trzeba być na bieżąco, tak jak z całym rynkiem. Czasami na to się patrzy, czasami na tamto, w tym momencie to są te cztery czynniki. Patrząc natomiast na zachowanie banków i całego indeksu WIG Banki, wczoraj mieliśmy historyczny rekord. Czy tak duży optymizm jest uzasadniony? W cenach banków? Wydaje mi się, że tak. Ja uważam, że dwie rzeczy się zmieniły w tym 17 roku. Jedna to taka, że zagranica zmieniła percepcję ryzyka, jaką wiąże z inwestowaniem w Polsce, a druga taka, że banki zmieniły taki długoterminowy trend, kiedy wszyscy zakładali coraz niższe zyski. I rzeczywiście kursy banków porosły w poprzednim roku o 40%, ale w tym samym czasie banki poprawiły swoją rentowność o 20-25%. Zdejmując wizę z poprzedniego roku. I ja się spodziewam, że w 18 dynamika wyników będzie dwucyfrowa, w 19 prawdopodobnie tak sama. Więc ja bym nie dochodził do takiej konkluzji, że przez to, że kursy banków porosły, to są już za drogie. Te kursy porosły, wydaje się, z uzasadnionych powodów i cały czas widzę potencjał, żeby te już rekordowe wyceny banków przesuwały się w górę. Czyli dalej jakby warto inwestować w sektor bankowy. Selektywnie oczywiście, ale uważam, że cały czas w tym sektorze jest upside i no wystarczy sobie uświadomić to, że te dynamiki wyników w kolejnych dwóch latach będą też dwucyfrowe. Mówi pan selektywnie, czyli na które banki szczególnie warto zwrócić uwagę? No, ja bym może unikał trochę banków wyjątkowo wyeksponowanych na franki, bo boję się powrotu do tej dyskusji i tych banków bym unikał. Natomiast takie banki, zwłaszcza te, które duże banki bez dużych ryzyk wbudowanych w siebie, które nie performowały ostatnio zbyt dobrze, według mnie są dobrą inwestycją i cały czas takie banki, na które mogą być w zainteresowaniu zagranicy, czyli PKO BP, BZWBK, według mnie to są te banki. No właśnie, to dwa pytania, które się pojawiały na naszych mediach społecznościowych. Jeden z banków, Idea Bank, tutaj bardzo rzadko porusza się w kontekście analizy sektora bankowego ten bank, bo on jest dość specyficzny. Inne banki biją rekordy, natomiast akcje Idea Banku od dłuższego czasu tracą na wartości. Od początku roku 10% dołu. Skąd ta przecena i czy faktycznie jest ona uzasadniona? Ja nie analizuję na co dzień Idea Banku, natomiast mnie trochę nie dziwi kurs i zachowanie kursu Idea Banku w tym momencie. Tam to jest bardzo specyficzny bank, który z takiej ma
fundamentalny problem z klientami, jakby Państwo patrzyli, i biznes głównie w tym momencie polega na tym, że dają kredyty bardziej ryzykownym przedsiębiorcom po wysokiej cenie. I później 2 lata, odkąd mają nowego klienta, to albo ten klient jest zdrowy i idzie do innego banku po kredyt po niższej cenie, mhm. albo zostaje i ma cały czas problemy. Więc to jest taki fundamentalny problem. No i też duża zależność od dużej grupy finansowej. Cały czas w idea banku jest dużo finansowania z Getty Noble Banku. I tak jak powiedziałem na początku, wycena banków to jest głównie temat bilansowy i jeżeli widzimy taką zależność od dostarczyciela płynności z grupy, no to część inwestorów, część zarządzających poddaje wątpliwość zyski, które są raportowane. Bo jeżeli Getty Noble Bank zmieni cenę idea bankowi, no to PDE nie będzie 5-6 razy, tylko będzie dużo wyższe. Więc wydaje mi się, że no to może być jeden z powodów. Kolejne pytanie z naszych mediów społecznościowych. Czy to już jest moment na short na PKO BP? Wydaje mi się, że nie, że ciężko jest grać przeciwko tak silnemu trendowi. Oczywiście wyniki PKO BP mogą być trochę słabsze w 4. kwartale niż rynek się spodziewa, ale ja przekonuję się do tego, że kluczowym dla PKO BP są oczekiwania co do stóp procentowych i z takich rozmów, które mam, no to wydaje mi się, że rynek zaczął wierzyć w to, że jeżeli podwyżki stóp procentowych będą odroczone w czasie, to one będą silniejsze, większe w rozmiarze i to jeszcze bardziej może napędzać notowanie PKO BP. Więc wydaje mi się, że jest za wcześnie. No właśnie, czy te stopy procentowe są dziś kluczowym elementem do tego, żeby te akcje banków dalej zyskiwały na wartości? Wydaje mi się, że warto sobie zdać sprawę z tego, że Polska jest częścią świata oczywiście i inwestor zagraniczny często inwestując w Polsce gra bardzo takie duże tematy. No i takim głównym tematem, który nakłaniał kapitał zagraniczny do napływów, to są właśnie stopy. I widzieliśmy to bardzo ładnie pod koniec poprzedniego roku, kiedy stopy poszły w górę w Czechach i w Wielkiej Brytanii i to skutkowało 3 bardzo mocnymi dniami na kursach banków w Polsce. I wydaje mi się, że to pozostanie kluczowym tematem. A ryzyka? Czy to jest właśnie ta ewentualna ustawa frankowa, która może wrócić w jakimś tam kształcie? No, ryzyka zawsze są. Z reguły to jest tak, że jak zmienia się trend, to na skutek czynnika, którego nie dało się przewidzieć. No w tym momencie takie, które widzimy, no to są właśnie, to jest ustawa frankowa, to jest trochę słabszy 4. kwartał niż rynek się spodziewa. No i wszystkie wydarzenia globalne, ale to ciężko tego jest. Się nie da przewidzieć. Nie da się przewidzieć. Kolejny trend na rynku bankowym, fuzje i przejęcia. W ostatnich kilku miesiącach, czy nawet kilku latach mieliśmy kilka spektakularnych nawet transakcji. Czy może być ich jeszcze więcej i ewentualnie kogo one mogą dotyczyć? Wydaje mi się, że tych transakcji M&A w Polsce będzie tylko więcej. Na pewno no z tego, co też Państwo piszą, jest kilka tematów na stole. I przechodząc przez listę tych największych i mniejszych banków, ciężko jest wskazać taki jeden bank, który nie będzie przedmiotem albo podmiotem transakcji M&A. Nawet do tych największych, o których Państwo pisali, PKO. Przechodząc do takich najmniejszych, właśnie jak Idea Bank, wszystkie banki po kolei znajdują się w takiej sytuacji, że mogą skorzystać na tych M&A-ach. Trzeba sobie też zdać sprawę, że w tym momencie polskie banki raportują średnio ROE 8%. Koszt equity na tych bankach jest wyższy niż te 8% i z taką rentownością nie ma uzasadnienia, żeby ten sektor działał w taki sposób, więc albo ROE musi się podnieść, albo część banków musi zniknąć. I ja się spodziewam, że ten M&A-owy trend to jest coś, co będzie kontynuowane. Czyli co, za kilka lat można się spodziewać, że będziemy mieli kilka banków, dużych banków na naszym rynku? No, to jest na pewno jeden z kierunków, które wskazują nam dzisiaj politycy i jeden ze scenariuszy, który widzimy. Kilka dużych banków plus kilka małych specjalistycznych. To oczywiście zależy od rentowności, którą będzie pokazywał sektor. Jeżeli cały czas regulacje będą działać negatywnie na rentowność banków, to banków będzie mniej. Jeżeli natomiast powrócimy do takiej sytuacji, kiedy banki będą raportowały średnio dwucyfrowe ROE, to nikt z Polski nie będzie uciekał, każdy będzie zadowolony, że ma biznes dający odpowiedni zwrot i rosnący. Wtedy nie będzie sprzedawców. Natomiast jeżeli ROE będzie niskie, no to ludzie będą się zastanawiać, co z tym fantem zrobić i często pewnie decyzje o sprzedaży będą naturalnymi decyzjami. Mhm. Czy fuzje i przejęcia mają w ogóle sens z punktu widzenia inwestorów, akcjonariuszy danych firm, szczególnie mniejszościowych, a także z punktu widzenia ich klientów? Co dla klientów się wtedy zmieni? No, na to pytanie akurat odpowiedzieli już naukowcy w swoich różnych pracach i ja też się z tym zgadzam, że fuzje i przejęcia i duża konsolidacja na rynku
są negatywne dla tempa wzrostu gospodarki i negatywne dla klientów. Dlatego, że 4-5 banków może sobie pozwolić na to, żeby trzymać wysoko cenę kredytu i nie musi zabiegać o tych klientów takich najbardziej ryzykownych. I to skutkuje tym, że klient ma wyższą cenę, a inwestor ma mniej ryzyka i wyższy zwrot, więc to jest lepsze. Oczywiście bardzo dobre dla właścicieli, bardzo dobre dla akcjonariuszy, natomiast dla zwykłego klienta i gospodarki to jest gorsze. No, dla nas jest dobrze tak, jak jest teraz. Jest dużo banków, są banki, które na przykład jak Idea Banki sięgają po tego bardzo ryzykownego klienta, są banki jak Alior Bank, które dają powiedzmy konsolidacyjne produkty na długi termin, no i są banki jak BZWBK czy duże inne polskie banki, to są bardziej konserwatywne i nie idą w tą stronę, trzymają wyżej marże i niżej marże i akceptują bardziej bezpiecznych klientów. I to wszystkim, to gospodarce gra i to klientom gra. Jak będzie ich mniej, będzie trudniej. To trzymamy kciuki, żeby te banki były dalej, służyły gospodarce. Panie Kamilu, bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję uprzejmie. Moim Państwa gościem był pan Kamil Stolarski, analityk PKO Investment Banking, najlepszy analityk sektora bankowego. Dzisiaj o godzinie 13 jeszcze Rzecz o Prawie. Kolejny program prosto z parkietu jutro o godzinie 12. Poprowadzi go Piotr Zając. A ja przy okazji zapraszam na nasz kanał na YouTube Parkiet TV.